Witam, Rzymyszki, z tej strony Trahol, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na edukacji Orbo Blues, jako odrodzone Stany Ameryki, Stany Zjednoczone w sumie. I zapewne się dziwicie, wow, dlaczego tak inaczej wygląda świat? Czyżby mnie zaskoczyła aktualizacja? Otóż nie. Otóż, kiedy chciałem sobie uwolnić nieco miejsca na dysku, usunąłem już odcinki z tej serii, bo pomyślałem, no wszystko sobie już przesłałem na YouTube'a. Cała seria zakończona. Po czym spojrzałem już sobie i zapomniałem wysłać ostatnich trzech odcinków, czyli trzech najważniejszych odcinków, gdzie wszystko kończę. I muszę od nowa wszystko zrobić. Więc tak, teraz po prostu wszystko od nowa robiłem, dlatego że wyszła aktualizacja, która trochę poprawiała. Tak naprawdę nie MacArthur, tylko inne państwa. No i postanowiłem, że w sumie to jest ten sam moment rozwoju, który ostatnio był. Kiedy tak naprawdę już prawie wszystko zrobiłem. Prawie wszystko, to znaczy, że jeszcze mi tutaj zostało. I po miniaturce, tak naprawdę po miniaturce patrzyłem. Wygląda na to, że już zrobiłem to, więc postanowiłem, że niech tak będzie. Więc w głównej mierze, z tego co pamiętam, co się tak zastanawiałem, jak to będzie, to jest, jeżeli chodzi o takie państwo, co tam było, The Pioneers. No i The Pioneers są tutaj. O, tutaj właśnie. The Pioneer Company. I w głównej mierze polegało na tym, że wysyłamy im karabiny i to wszystko. Ponieważ mieli tutaj jakąś taką wielką wojnę na cztery państwa o ten region. No i ostatnio wygrali ci, ale poszli w jakiś kongres, bo ostatnio nie poszli w ten kongres i może dlatego. Tutaj też jest taki śmieszny trochę, ja go nazywam Święty Mikołajem. Jest na północy i taki kolory ma, podobnie jest stary. Ale okej, w tym odcinku będziemy po prostu atakować teraz tą frakcję. Ostatnio zaatakowałem ją jako drugą, a wcześniej zaatakowałem sobie tutaj, ale jak sami widzicie, tutaj jest dosyć dużo tych państw, więc w sumie nie ma sensu. Oprócz tego jeszcze uzasadniamy cel wojenny na tych. Trochę potrwa, więc zanim tam się dokończy, to minie. A ta frakcja jest jeszcze w wojnie z państwem na północy, więc nie będzie problemu zbytnio. Oraz też sobie patrzyłem i zawsze zapominam, że jak tutaj podzielić, żeby tak, wiecie, ładnie wyglądały granice. Po czym sobie przypominam, słuchajcie, są strategiczne regiony. Strategiczne regiony, które ci pokazują, jak tutaj jest. No, i mam oczywiście włączone news events. W pewnym momencie mi się coś popsuło, nie chciało mi się pokazywać, musiałem reloadować, zanim się zorientowałem. Gdzie to jest? Zanim się zorientowałem... O! What? Naprawiło się. Bo wcześniej to co chwila mi ten do Chicago musiałem, chociaż już się zbuntowałem. Ale dobra, już się naprawiło. Już chciałem takie, że ciągle tam włączone, a to już nie. Okej, w takim razie, jeżeli możemy zaatakować ich, to bardzo chętnie, dlatego że tak naprawdę nie mamy jakiejś mega dużej armii, ale mamy mega potężną armię. Ja specjalnie sobie wyboostowałem dywizję, żebyśmy mieli dosyć potężną. I w takim razie spróbujemy sobie po prostu zrobić marionetkę, może z jednych z tych państw, która ma fajną flagę. Wy macie fajną flagę, więc wy dostaniecie. Zostaniecie moją marionetką. No i w głównej mierze chodzi o to, że oni mają mnóstwo dywizji, ale dywizji strasznie słabych i my możemy dosłownie ciągle atakować i nic to zbytnio nam nie zrobi. Więc teraz, jak pamiętam, jak wcześniej nagrywałem, to będzie symulator wklikania większości czasu na jakieś właśnie badania, dlatego że dosłownie jesteśmy już na takim poziomie, że tylko musimy się rozbudowywać i no i tylko tyle. No, już raczej mało co nam zrobią. Dzięki temu, że w sumie wiecie, potrzebuję takiej podstawowej dywizji, no to będę musiał też sobie je robić, ale w głównej mierze moja armia to są Power Armor, dlatego że Power Armor to Power Armor. No to co na to poradzicie? I chyba znowu już nie mamy nic tutaj do roboty. Jeszcze mamy to, ale tu musimy pokonać jedno państwo. To. Z tego co pamiętam. Ile macie? O, mamy jeden claim. Nice. Nie wiecie, jak długo się tutaj w tej grze
uzasadnia styl wojenny. Nie wiem, dlaczego oni tego nie skrócą, dlatego że dosłownie cały rok czekać, żeby uzasadnić cel wojenny, to jest naprawdę denerwujące. I oczywiście, jak sami widzicie, w międzyczasie tutaj wszystko będzie się działo, a my robimy badania. Tak, takie moje życie. Robimy badania. Też na pewno w późniejszym części gry będziemy potrzebowali sobie budować jakiś na przykład tam huty, żeby dostawać właśnie złom, dlatego że dosłownie jeżeli nie będziemy tego, to będziemy mieć minusowe, takie mega minusowe, bo nam po prostu jak zejdą te fabryki militarne, no to kaplica. O, i wreszcie się uda nam przebić. W głównej mierze chodzi o to, że to jest na nasz plus, bo tutaj naprawdę nie musimy aż tak dużego frontu mieć, ale to też minus taki, że no będziemy musieli przejść przez to państwo, później przez to państwo, no i to trochę potrwa. Na szczęście nie mają tego swojego trzeciego sojusznika, który jest taki mega denerwujący. I bo został on pokonany na samym początku gry, więc więc nie ma problemu. Jeżeli chodzi o moje dywizje, to dużo się właśnie zmieniłem, to nie dodałem nic takiego do ataku, bo atak to mam znakomity. I tak naprawdę też próbuję sobie nieco sobie tak oszczędzać, ponieważ jak widzicie, nie mamy manpowera i to będzie większość. No i jak sami widzicie, to się pojawia. Więc ja już im nie daję tego, po prostu wpisuję sobie w pewnym momencie konsoli, żeby mi stabilność oddawało, dlatego że naprawdę wkurzyłem się. Robiłem to już tak, nie wiem, półtorej godziny i wtedy się zorientowałem, że wydarzenia mi się nie wyświetlają. Więc zrobiłem reset i musiałem sobie w ogóle tam sobie zacząć. Tutaj muszę zobaczyć. Musiałem sobie od początku zrobić, wcisnąłem sobie kilka w konsoli eventów, które były mi potrzebne, a resztę to już nie kliknąłem. Nawet nie wiem, jak to się pozbyć, bo już nie mamy tej idei nawet, bo już się nam usunęła. Ja też włączyłem wszystkie eventy z tego, więc no na przykład tutaj, patrz, tutaj, tu. No nie mamy nic, więc nie wiem, na czym jest oparte tamta decyzja. No i ostatniej serii też Kalifornia upadła. Nie pamiętam, czy Cezar ich podbił. Wiem, że Navarro podbiło ich. Nie wiem, czy Navarro to chyba się samo wyzwala, więc tak. Cezar oczywiście tutaj może być taki ha, 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 ale jestem mocny, ale ci. Tak, to jest coś takiego, że to państwo w pewnym momencie robi jakiś sicko mode, taki totalny sicko mode. I uwierzcie mi, oni naprawdę, naprawdę potrafią narobić tutaj szkód. Okej, okay. Tutaj nie potrzebujemy więcej niż tego. Dobra. Posiadanie korów jest bardzo fajne. Ale chyba tak będzie, jeszcze nie mam korów. Czekaj, skąd mi się zrobiły kory na tych? To są kory już? Nie, okupaj. Się zdziwiłem, że mogę wystawić. Okej, więc jeszcze tutaj wyślijcie. No i w naszym głównym zadaniu jest po prostu, żeby się przebić przez to. Na szczęście mają wojnę na północy, tylko ta wojna to jakoś słabo wygląda. Powiem szczerze, tak. Ostatnio to miałem w sumie większe wojsko, ale jakoś zbytnio się nie zmieniło. O, moje sterowce lecą. Więc nie wiem, co się zmieniło od tamtego czasu. W międzyczasie to i tak będę musiał sobie tutaj jakieś takie bonusy. Czy my mamy przeciwko tym? Mamy. Mamy przeciwko tym. Przeciwko tym też mamy. To możemy sobie włączyć. Boom. A, jakoś złapali. Nie zauważyłem. Okej. No i wygląda na to, że się nam udaje jednak przebić. Jak będziemy atakować Power Armor, no to wiadomo, że jest bardzo prawdopodobne, że
się przebijemy. Szukam. Wy atakujecie, dobra. Zrobimy force attack. No, Lanius. Udało mi się. Cezar wygrywa. Lanius przegrywa. Z tymi. Nigdy nie rozumiem, jak oni mogą przegrać. Ogólnie my tych możemy zaatakować. Więc to też będzie ciekawie. No, jak to wygląda? No, tutaj to próbowaliśmy, ale mają mega dużo dywizji. Stracili już 5000, więc w głównej mierze po prostu czekamy na to, jak się tam nam uda tutaj przejść. Mamy Wargol na kogoś? Na kogo? Jackson. I to jest ważne, ponieważ to jest jedyne państwo, które ma Wargol, który może nam się skończyć. Tam jest napisane? A nie, jeżeli to jest claim, to się nigdy nie kończy. Nigdy nie pamiętam, jak to wszystko działa dokładnie. Budujemy infrastrukturę w głównej mierze dlatego, że jak ma się już mega dużo rzeczy, to się nie patrzy, co się buduje. Ale potrzebujemy kuźnie, więc sobie podbudujmy trochę ich. No. To jest w sumie... Nie, jeszcze widziałem kilka modów, ale to jest jeden z tych modów, które naprawdę bardzo dużo obrażenia dostajemy przez to, że nam niszczą infrastrukturę. Że jednak jest pewien wpływ na to. Jeszcze w Vanilli jest oczywiście taki bardzo duży... Okej, to weźmiemy, bo potrzebujemy do celu narodowego. A dalej... No, możemy już rozpocząć to. I tak, biorę sobie to, bo chyba teraz na tych plains... nie, na hill. Place, plains. Lepiej już to jedno miejsce atakować niż kilka. Manitoba, oni nie mają drzewka jeszcze, ale mają tutaj jakiś zdemilitaryzowany, co zgaduję, że tamci nie zrobili. Nasza produkcja jest na minusie, bo nie mamy stali i to tak fest. Wow. Więc potrzebujemy, żeby się rozpoczęła. Większość stali idzie na power armor, ale później się to wszystko pozmienia, jak będziemy potrzebowali lepszych materiałów i innych materiałów nie będziemy mieć. Okej. Okay. I tak, to polega na tym, że wtedy dają sobie tak, 50. No niestety, no się mi teraz popsuło, więc będę musiał sobie zobaczyć, jak to wygląda. Może to wystarczy kliknięcie, bo ja naprawdę, ja tylko celów tych wydarzeń nie miałem przez pewien czas, więc nie wiem, co muszę włączyć, żeby tam wszystko zadziałało. Jeżeli chodzi o powietrze, no to wygląda na to, że w sumie pomaga to, że wysłaliśmy. Tutaj jakby co, nic nie, praktycznie nie mogę zrobić, ponieważ zapewne tutaj jest punkt tego, a jak wiecie, to zanim tam wszystko pójdzie, to trochę minie. Jeżeli wy atakujecie i wezmę tych, pomóżcie im. Mogę spróbować punkty wybudować. Zazwyczaj to pomaga, ale o, jest daleko, więc się nie dziwię. Oj, nie wiem, dlaczego to jest po ostatniej dużej aktualizacji, że nie można tak łatwo postawić. Zaatakujcie, może wtedy nie złapię was. To jest bardzo denerwujące. Musicie szukać takiego piksela, żeby było jak najdalej. No. Jak mówię, to jest strasznie irytujące. Za chwilę. Dobra, po prostu wybudujemy tam jedno. No tak, tylko dajcie mi. Muszę znaleźć to. Usuwamy oczywiście. No i tutaj może trochę potrwać. A nie. Skrócili czas. Okej. A widzę, że jednak już nam się tak nie udaje. Ja tak jak tam z jakimś punkiem. Okej, okay, nie. No w sumie okej, okay, jest. Mm.
eksplorowanie terenów może trochę da nam manpowera. My nadal mamy minus ileś na ten, więc to nie jest aż tak ładne. Symulator decyzji. W jednym filmiku dostałem ostatnio prawa autorskie, ale nawet nie wiem na jaki utwór dokładnie. Tutaj jest zbyt dużo utworów, nie wiem po co dodali do moda. Trochę takie denerwujące to jest. Ile my straciliśmy? 520, no tamci to na górze trochę dużo. Jezu, ledwo co ich drasnęliśmy. Oczywiście tych mało co, ale tych to trochę dużo. Jeżeli dostaniemy ten punkt, to będzie na pewno duże zwycięstwo dla nas, ale zanim to dostaniemy, to myślę, że jednak minie trochę czasu. Jak to wygląda? Mamy dosyć duże przychody, więc to nie jest aż taki duży minus. Widzę, że ta bitwa, przez to, że jest taka długa, już 50 samolotów zostało zestrzelonych w trakcie tej bitwy. No, tracimy nieco swoich samolotów, ale one i tak są słabe, więc się nie dziwię. Na razie idę typowo w support i gospodarkę, ale później będę musiał pójść w samolot czy coś takiego. Tutaj wszystko mam. Idziemy dalej. Też robię te przedmioty tylko dlatego, że potrzebuję. Znaczy się nie to. Potrzebuję tego. Ponieważ już mam lepszy sprzęt, ale niestety muszę wybadać. Przebiliśmy się. Nie zauważyłem tego. Dobra, nice. Teraz kolejne to tu będzie, ale widzę, że tutaj też pchają. Dobrze, że pchają na dwie prowincje. Ja nie chcę się bawić, że tak samemu będę to ustawiać, bo zazwyczaj to się źle kończy. Ale dobra, już jesteśmy na dobrej pozycji. Tutaj, jeżeli przejdziemy, no to możemy zablokować im dywizję. Okej. Niech tutaj przejdą. Tutaj akurat mogą już długo tutaj trwać te walki, dlatego że... A nie, udało nam się przejść. Chodzi o to, że tutaj prowincje szybko, znaczy się szybko, trudno zdobyć, kiedy jest mnóstwo dywizji, ale widzę, że my to teraz ich topimy. No, nasz Power Armor po prostu ich topi, więc... Więc tak, teraz najważniejsze jest to, żebyśmy mogli utrzymać sobie te wszystkie cieśniny. Bo jak wiecie, cieśniny w tej grze są najgorsze. A może się nam uda tutaj odciąć. Ej, nasze normalne dywizje. Nie. Czekaj, czym zaatakowaliśmy? Tak, naszą normalną dywizję. Nasze normalne dywizje już są lepsze od ich Power Armor. Coś pokazuje. Chociaż jesteśmy na takim poziomie badania, że nasz Power Armor jest w ogóle lepszy. A może być jeszcze lepszy? Bo jak za chwilę pokażę, może. To najpierw tutaj odpalę. To my mamy ten poziom. A teraz idziemy na kolejny. I ten jest najlepszy, tylko że zobaczcie ile kosztuje. No, a część z tych materiałów kompletnie nie da się dostać, nie podbijając terytoriów. Na szczęście waszyngtońskie Bractwo Stali jest mega słabe, co oznacza, że po prostu z łatwością sobie tutaj podbijemy. Bo jeżeli oni są dobrzy, to wtedy oni dostają taki wielki boost, że po prostu ten region jest okropny do przejmowania. No dobra, widzę, że tutaj się wszystko upada. Możemy tego gościa dać. Nie sądzę. A, mieliśmy jakiegoś gościa z tamtym. Czekaj, ja to wybrałem. Dobra.
Cryptology. Tak, to róbcie. My możemy wypowiedzieć wam. I to powinno nieco pomóc. Już jesteśmy na ich terytorium, więc powinni zejść do nas. No i tutaj wszystko działa z agresywnym, bo jak wcześniej włączałem agresywny, to oni tak naprawdę nic nie chcieli robić. Okej. Okay. Te cztery dywizje to naprawdę sikomout robią. O nie. Czy teraz będzie krzyk? A nie, wcześniej byłby krzyk. Mi się nie pokazało. Chyba coś zmienili z news eventami dosłownie, bo ja już nie mam tak mnóstwo news eventów. Może wreszcie zrozumieli, że nie warto, żeby wszystkie news eventy były. I... Nie wiem, czy to jest dźwięk, czy jest muzyka, czy to jest tamten robot, ale... Okropne. To okropnie brzmi. Okej. Teraz musimy się bać, ponieważ dochodzimy do tego strasznego momentu, a ci tutaj powoli będą szli. Nie, raczej, że już tamtego robota to nie będą zmieniać. Okej, 1-3, 0-3-3. Możemy już lepszy ten robić. No, oba mi się. Tutaj jeszcze nic. Tutaj nic nie musimy robić, ja w ogóle tego nie korzystam, więc... Nie ma sensu. Robotów też zbytnio nie korzystam, więc nie wiem dlaczego wszystko wybadałem. Ale samoloty. Z samolotów korzystam. Tutaj musimy tylko to wybadać. I możemy zrobić sobie to, bo to w ogóle tego nie robiłem, więc... Więc to jest problem. A wy dlaczego nie... A, bo nie... Wyłączyłem im agresywne, ja mówiłem jakby oni byli agresywni. Wow. Dobra, więc tak. Chodzi o to, że my po prostu... Ja nie wiem, gdzie jest linia tego. Ona gdzieś o tak idzie. Ona jest... O, jest. Widzę już ją. To jest ta linia, że to są nasze Stany Zjednoczone. Ameryki. Więc to jest... Tyle możemy wziąć. A... Dalej. Jak mówiłem, będziemy to robimy jako marionetkę. Weźmiemy ich flotę, co nam zabije manpower, ale okej. I zawsze to mnie denerwuje, bo ponieważ chcę oddać marionetce te tereny, ale nie mogę. Dobra, zrobię to. No tak. Okej, okay, confirm. Okej, okay, korupcja, no to. Tak, i mamy Republikę Trzech Rzek. Jak zobaczymy sobie na to tak, tutaj już jest Manitoba. I myślę, że na tym będziemy już kończyć ten odcinek. Jak sami widzicie, jest mnóstwo tych teraz mam rzeczy. Ogólnie też nie mam w ogóle manpowera oraz też w sumie nie wiem po co brałem flotę, bo to cały mój manpower zje, ale okej. Teraz myślę, że powinniśmy wydać nieco bardziej. No te samoloty, one wiadomo, że będą słabe, ponieważ to są takie, wiecie, no to jakby jaskiniowiec próbował odrzutowcem latać, no to trudno będzie. My tutaj zbytnio nie korzystamy. To nie ma sensu, ponieważ... Jaki to ma sens? Teraz jakaś muzyka super się włącza. Akurat ona jest fajna. Więc w kolejnych odcinkach oczywiście będziemy atakować resztę, ale muszę się trochę przygotować, bo jak sami zauważyliście, mam małą powera i jeszcze go stracę. I to mi się nie podoba. A zanim zdobędę kolejne manpowery, to trochę minie, bo muszę mieć 95%, więc... Och. Dobra, ale to na razie tyle. Mamy jeszcze w sumie safe haven do zaatakowania, więc będzie w kolejnym odcinku dużo do zaatakowania. Więc był z wami Trachol. No to cześć.